Dzień dobry! Witam serdecznie wszystkich widzów kanału filmowego ZAMOI. Widziałem dzisiaj taki krótki film, takie małe odniesienie się do filmu, który nagrali tacy panowie, bardzo tajemniczy, którzy nie przedstawiają się z imienia i nazwiska. Mówią, że robią to z ze skromności i dlatego, że ich celem nie jest. Zaistnienie gdzieś tam na forum publicznym. No, tym niemniej jednak starają się zaistnieć, gdyż e, nagrali ostatnio taki film, w którym e, zadają mi też konkretne pytania, e, a wręcz stawiają mi e, jakieś tam nawet oskarżenia. Otóż, może się odniosę, e, trudno mi e, mówić do czyich słów się odnoszę, bo panowie są anonimowi. Wiem, jak mają na imię i nazwisko. Nie będę tutaj ujawniał, bo przecież oni chcą być anonimowi, więc odpowiem anonimowemu panu T. Anonimowy panie T. T to literka od jego imienia. Mówi pan o tym, że ja nie wiem, tutaj wprowadzam wszystkich w błąd, bo. Kiedyś tam w swoich poprzednich jakiś filmach, nagraniach mówiłem o tym, że hodowałem gołębie rasy Sokół Gdański i że one zostały, te gołębie, jakby zaprzepaszczona ta rasa przez, przez hodowców. A teraz robię to samo z zamojskimi jako działacz Polskiego Związku. Szanowny panie T, nie zmieniam swojego zdania, że gołębie gdańskie naprawdę zatraciły swoją lotność, bo sam je hodowałem 30 lat temu prawie. No nie, 30 lat temu. Zacząłem je hodować w połowie lat 90. i hodowałem je do połowy lat 2000. I te gołębie moje, szczególnie te pierwsze, nabyte w połowie lat 90. naprawdę doskonale latały. Później, kiedy straciłem te gołębie, bo do gołębnika wdarła się kuna i szukałem już w późniejszych latach kolejnych gołębi w tej rasie, które by tak dobrze latały, nie udało mi się tego wtedy zrobić. Natomiast nie widzę tutaj jakichś takich podstaw, żeby twierdzić, że to stało się poprzez działania polskiego związku hodowców głębi rasowych i drobnego inwentarza, że doszło do tego, że te głębie nie latają. No. Były te gołębie hodowane i są hodowane do dzisiaj, są popularne tutaj na pomorzu, gdzie mieszkam, a szczególnie na pomorzu w pobliżu wybrzeża. No i hodowcy tymi gołębiami po prostu przestali organizować jakiekolwiek loty. Najzwyczajniej w świecie zaprzestali te gołębie trenować, zaczęli je, nie wiem, trzymać w gołębnikach, w wolierach. I tutaj nie jest to spowodowane jakimkolwiek działaniem Polskiego Związku. Nikt w Polskim Związku, tym hodowcom, nie zabraniał, e, jakby nie wiem, latać e, tymi głębiami, trenować ich. E, więc to tutaj nie widzę jakiegoś zagrożenia dla głębi zamojskich. Chciałbym natomiast powiedzieć, bo sam jestem działaczem Polskiego Związku i to działaczem zarządu. Jestem wiceprezesem zarządu Polskiego Związku do spraw organizacyjnych. I też kiedyś zadałem takie pytanie, jak jeszcze nie działałem czynnie tutaj w strukturach zarządu, jakie działania zostały podejmowane. I wiem, jakie działania są podejmowane przez Polski Związek. Jeszcze nie będąc w zarządzie, czynnie uczestniczyłem w przygotowaniu katalogu takich działań jako hodowca, jako członek klubu hodowców Gołębi. Wysokolotnych i akrobatycznych we Wrocławiu, jako członek klubu, ogólnopolskiego klubu hodowców głębi zamojskich i innych raz wysokolotnych w Zamościu, jako właśnie działacz Polskiego Związku, zaczęliśmy tutaj z kolegami wspólnie dbać o to, aby w lotach konkursowych organizowanych w ramach Polskiego Związku mogły w tych lotach brać udział gołębie, po prostu nawet o pewnego rodzaju wadach. No, które uniemożliwiają im udział w wystawach. Także na dzień dzisiejszy, w lotach konkursowych w rasie zamojskim i roztoczański-wysokolotny, opracowane zostały standardy lotowe, które obowiązują już od kilku sezonów lotowych, i te standardy lotowe dopuszczają do udziału w locie konkursowym w przypadku gołębi zamojskich. Gołębie z okiem bursztynowym, gołębie z okiem ciemnym, nawet wtedy, gdy nie są białe. Gołębie z, ok z oczami rwanymi czy ciętymi. Gołębie, które nie wiem, mają przeploty w lotkach. Zresztą, nawet takie gołębie mogą startować w klasie sport, bo na wystawach muszą to być białoloty o równej liczbie lotek. Tam może być różnica jednej lotki w skrzydle. Mogą latać gołębie, które mają ciemne pazury i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest, aby one pokrojowo budową takimi cechami jak to się mówi tymi głównymi tak czyli budowa proporcje ciała postawa odpowiadały wzorcowi i były zgodne z wzorcem rasy zamojski i po to to zrobiliśmy żeby właśnie dopuścić do lotu konkursowego na przykład zamojskie z bursztynowymi oczami więc tutaj proszę nie wmawiać nam, że Polski Związek niszczy gołębie, że Polski Związek nie dopuszcza do udziału w lotach konkursowych gołębiom zamojskim, tylko jakiejś tam określonej, wąskiej grupie gołębi. Nie wiem, takich naprawdę, nie wiem, tych najpiękniejszych. To jest nieprawda. I tutaj ci anonimowi koledzy po prostu wprowadzają w błąd hodowców. I, i, i tutaj próbują zdewaluować te działania, które polski związek podejmuje. <gulety> koledzy w tym filmie, kolega, bo tam, ale no, tworzył go pewnie ze swoimi kolegami, kolega T, tajemniczy pan T, powołuje się na moją wypowiedź 14 minuty filmu, także cieszę się, że koledzy oglądacie te filmy i nawet analizujecie na zegarkach, która to jest minuta, super, cieszy mnie to bardzo. Po to te filmy robię, żebyście je panowie oglądali i żebyście zaznajmiali się z tym, co się dzieje po prostu w oficjalnej hodowli w ramach Polskiego Związku, w ramach wystaw, w ramach lotów konkursowych. Taki jest cel mojego kanału. No i tam kolega T zwraca uwagę, że ja w 14 minuty, minucie filmu w pierwszym odcinku wspominam o tym, że dodaje się minuty do czasu lotu. No, kolego Te, w ogóle ty i Twoi koledzy nie rozumiecie mm, regulaminu klasy sport i nie wiecie absolutnie o co chodzi. Zresztą dziwię się, że się wypowiadacie na ten temat, skoro nie uczestniczycie w wystawach, nie organizujecie lotów konkursowych, nie jesteście członkami polskiego związku. Nikt wam nie zabrania hodować gołębi. Chodujcie je tam sobie, jak tylko chcecie, jakie chcecie, jakie łacie ładne, jakie macie dziady, to wy decydujcie. Naprawdę nic nam do tego. Natomiast no, nie krytykujcie regulaminu klasy Sport, bo regulamin klasy Sport dotyczy gołębi, które yy, hodują członkowie polskiego związku. Yy, w klasie Sport jest taki regulamin, yy, który został opracowany już na sezon lotowy 2021, czyli działał w 2021 i 2022, i będzie teraz działał 2023, bo sezon się rozpoczyna. Niedługo zaczną się loty konkursowe. I wprowadzono taką zasadę, aby gołębie otrzymywały liczbę punktów wyjściowych tak, do oceny, które wynikają z czasu lotu konkursowego. I co są po prostu te punkty? To są odpowiedniki minut z czasu lotu konkursowego. I załóżmy, że gołąb leciał 5 godzin, czyli ma 300 minut. I prosty rachunek. I jeżeli ma na wystawie w klasie sport, gdzie oceniamy gołębie i za ich lotność, i za ich urodę, tak, czyli ta, ten system oceny łączy w sobie te dwie cechy, tak? Żeby ustalić ranking, kto miał jakie wyniki, kto był lepszy, kto był słabszy. Więc ta ocena wyjściowa dotyczy gołębia, który zostaje oceniany na poziomie 92, 92 punktów. Jeżeli gołąb ma 92 punkty, to ten status quo zachowuje, czyli nadal ma 300 punktów. Jeżeli jest ten gołąb ładniejszy, to zyskuje premię yy, i ma wtedy wyższą ocenę. Yy, jeżeli jest brzydszy, to traci na tym i mu się te punkty odbiera. Nie dopisuje mu się minut lotu, ani mu się minut lotu nie yy, odpisuje. <gry> Gołęb, jak leciał y, 3 godziny, to wszyscy wiemy, że on leciał 3 godziny, i to o tym świadczy y, liczba punktów. Jak leciał 5 godzin, to wiemy, że ma 300 punktów. Jak leciał 3 godziny, to będzie miał wpisane 180 punktów. Nikt mu nic nie odejmuje. Natomiast podczas tego y, rankingu w klasie sport, sędzia y, dzięki temu regulaminowi wskazuje Gołębie. Według ich osiągnięć w lotach i łączenia przy tym wszystkim dobrych cech eksterierowych. I chyba wszystkim nam o to chodzi. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcemy kupić gołębie od hodowcy, który ma doskonałe ptaki, uczestniczy w nimi w lotach konkursowych i mamy do wyboru dwa gołębie. Z tego samego lotu konkursowego, w tym samym dniu organizowanego, jeden i drugi y, mają identyczny czas lotu. Nie wiem. Obojętnie jaki. Niech to będą 3 czy 4 czy 5 godzin. To jest nieistotne. Mają identyczny czas lotu. Jakiego y, gołębia y, hodowca będzie starał się wybrać? Ja myślę, że będzie starał się wybrać takiego gołębia ładniejszego. Tutaj mam nawet przygotowałem sobie dwa gołębie. Y, spróbuję y, tutaj. Te gołębie wam pokazać i wyobraźmy sobie, że e, hodowca bierze do ręki pierwszego gołębia. Jest to żółty gołąb e, o ładnej budowie ciała, z ładną proporcjonalną głową, z dobrze ułożonym dziobem, e, z ładnym e, perłowym okiem, e, z brwiami, które e, nie są jakieś takie pomarańczowe, e, zbytnio kolorowe. Yy, z ładnie ułożonym skrzydłem, ładnym ogonem, ma żagle, no, no nie wiem, no bardzo fajny gołęb, tak. I yy, yy, tego gołębia może sobie wybrać, albo może wybrać drugiego gołębia. Już nie ma takiej ładnej głowy, ma głowę taką bardziej pociągłą. Yy, nie jest już takiej ładnej budowy ciała. E, I ma identyczny czas lotu. E, I hodowca też tutaj ogon już taki nie jest ładny, szeroko roz, rozłożony. I hodowca twierdzi, że jemu się bardziej podoba ten żółty. No i wybiera sobie żółtego, tak, bo ten żółty po prostu jest ładniejszy. E, no i na tym polega e, regulamin w klasie sport, żeby też sędzia miał możliwość wybrania gołębia, który po prostu i oceniany jest pod względem zdolności lotowych i pod względem eksterierowym. I w klasie sport też wygrałby ten żółty gołąb, bo by miał wyższą ocenę za eksterier i by tam parę procent punktacji zyskał, a ten drugi by parę procent punktacji stracił. I, i, i po to został stworzony regulamin w klasie sport, nie żeby promować nieloty, tylko, żeby promować gołębie, które mają dobre wyniki lotowe, połączone jednocześnie z eksterierem. A że przy okazji może być tak, że ta premia e, okaże się być korzystna dla ładniejszego gołębia, bo brzydszy gołąb, pomimo tego, że miał dłuższy czas lotu, przegra z nim, bo, ta, e, bo te punkty zostaną mu odjęte. E, no, myślę, że nic złego się nie stanie, tak? E, na pewno. Hmm, yy, ta premia jest tak stworzona, żeby tutaj, yy, no jednak, gołąb, który ma naprawdę bardzo wysoki czas lotu, nie wiem, 6 godzin, tak. No to ten piękny gołąb, yy, no, na dzień dzisiejszy, yy, może zyskać tam, nie wiem, yy, 20% yy, z 360 punktów. To jest 72 minuty, czyli musiałby dzisiaj ten gołąb polecieć na poziomie 4,48, żeby zrównać się z tym lotnikiem, który ma 6 godzin. Także myślę, że tutaj naprawdę nikt nie promuje nielotów. Eee, I proszę mi yy, tutaj nie, nie mówić, że, że promujemy nieloty. Ja mówię o tym, że powi powinniśmy się zastanowić, być może, czy to jest dobry przelicznik, bo wszyscy dobrze wiemy, jak trudno jest wyhodować dobrego eksteriorowo gołębia, który dobrze przy okazji lata. E, więc to jest do przemyślenia. I się nie martwcie, yy, panowie T, yy, panowie jego koledzy M, i, I kolejny kolega, M, pozdrawiam kolegę M, MM, yy, <laughs> imię i nazwisko to inicjały, MM, który tam się podpisuje pod filmem kolegów, yy, no taki fajny, fajny nick ma taki tam jakiś miniaturowy, hiszpański coś tam, nie wiem, raza, coś, nie kumam, bazy. On tam pisze, że, że włożyłem tyłek do Polskiego Związku i i że krzyczałem kiedyś, żeby nie organizować klubów w Zamościu. No, koledzy, spokojnie, naprawdę. Yy, byłem za tym, żeby yy, ten klub powstał i mówię to w, w moim filmie. Proszę sobie obejrzeć, historia i opis rasy. Jednym z pierwszych filmów na temat zamojskich, takiego zbiorczego, w którym też mówię o tym, że mnie wtedy dziwił fakt, że w Zamościu był klub zrzeszający hodowców gołębi zamojskich krótkodziowych a nie było klubu zrzeszającego hodowców głębi Zamojskich. Yy, I zachęcałem wtedy do tworzenia takiego klubu i to się stało. Yy, fakt, że w czasie dyskusji nad tworzeniem się tego klubu wskazywałem też na to, że już jest klub we Wrocławiu, więc dobrze by też było, żeby hodowcy z Zamościa zastanowili się, czy, czy nie warto tam wstępować. Zresztą wielu z nich tam wstąpiło i, i są członkami do dzisiaj tego klubu, także spokojnie, naprawdę, można być członkiem klubu, Jednego, drugiego, trzeciego w ramach y, struktur polskiego związku, to w niczym nie przeszkadza. E, y, naprawdę. Także nie martwcie się, koledzy: naprawdę się nie martwcie. Hodujcie tam po swojemu, według tych waszych y, tam cech, które uznajecie za istotne. Zresztą sami zwróćcie uwagę na to, że y, no, nie, nie jest to logiczne, tak? że y, zarzucacie nam, że wy, my mamy wzorzec. A wy nie macie i tak jest lepiej. No, my musimy mieć wzorzec, żeby na wystawie wybrać najlepszego gołębia. Bo mamy wzorzec i sędzia kieruje się cechami opisanymi we wzorcu. Natomiast wy mówicie, że, to są też słowa kolegi tajemniczego pana T z tego filmu, o którym mówię, że u was. Po, pojęcie piękna, no każdy może mieć inne. No i zgadza się, tylko nie wiem, jak Wy tam wybieracie wtedy tego gołębia pięknego, a na, według jakich kryteriów wybieracie mniej pięknego, to ja już nie wiem. Bo każdy ma inne kryterium, także nie nadążam za tym. Także, panowie, spokojnie, róbmy swoje. My tutaj, my w sensie ja i moi koledzy zrzeszeni w strukturach Polskiego Związku Hodowców Głębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Uczestniczymy w lotach konkursowych, organizujemy wystawy, uczestniczymy w tych wystawach, uczestniczymy w tych lotach konkursowych ze swoimi gołębiami, starając się tam osiągać jak najlepsze wyniki. No i nie martwcie się, no po prostu będziemy to sobie robić i dzięki temu pewnie terasa się zachowa. Ja też mówiłem o tym sokolek dańskim, że on został yy, pewnie też i po części zniszczony, yy, jego cechy lotowe zostały zaprzepaszczone przez fakt. Że używano różnych krzyżówek do tej rasy, tak, żeby poprawić tam różne cechy. Więc nie dziwcie się, koledzy, że my na przykład, no nie wiem, nasz kolega Wojtek mówi to bardzo głośno, no nie jesteśmy zwolennikami dodawania tutaj, do, do dolewania do krwi gołębi zamojskich, czyli krzyżowania ich z innymi rasami, żeby po, poprawić ich lotność. Jak ktoś chce hodować głęby, które latają 20 godzin i więcej, to może hodować tiplery. No i po co zamojski miałby latać 20 godzin, czy 12 godzin? Naprawdę nie wiem. E, ważne jest, żeby zamojski e, o dobrych cechach eksterierowych jak najlepiej latał. I zachęcam wszystkich do rywalizacji w lotach konkursowych. Wy tam sobie, koledzy, robicie w ten sposób, że pokazujecie jakiegoś gołębia i tam piszecie, że nie wiem, miał 3 godziny 15, 4 12, 4 36, 3 12 jakichś tam treningach. No super, no naprawdę nic mi do tego. My natomiast yy, startujemy w lotach konkursowych i możemy pokazać wynik z lotu konkursowego na poziomie nie wiem, 2 godzin, 3 godzin, 4 godzin różnie, różnie. Naprawdę, yy, to nie jest tak, że nie wiem, tu hodujemy nie Także przestańcie opowiadać y, o, o, o historiach, że tam nie wiem, gołębie y, wspomnianego mojego kolegi Wojtka latają na pułapie w wysokości trzech Topoli, no to, to muszę wam powiedzieć, obserwowałem te gołębie, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że topole są tak wysokimi drzewami. No kurcze, no. Otóż sekwoje są o wiele niższe, jak się okazuje, niż te topole w Waszym wydaniu. Naprawdę są filmy ze wspólnego gołębnika, gdzie pokazuje, jak gołębie latają. Tam też latają głębie wspomnianego kolegi Wojtka. I naprawdę osiągają one bardzo wysoki pułap. Wchodzą w zakrycie i nie widzę tutaj żadnych problemów. A zresztą, no. Wynik jego gołębia z tego roku z poprzedniego sezonu 2022 3 godziny 35 minut w porównaniu z wynikiem kolegi, który tutaj czytałem niedawno w internecie, bardzo się tutaj naśmiewa ze mnie, bo znowu przeanalizował nagranie z odcinka numer 6 z wystawy i mówi, że ja tam mówię, że gołębie kudyby latają 3 godziny i pół. No latają, latają. U mnie latały 3,35. Ten kolega, który napisał ten komentarz, dawał mi w sezonie lotowym 2021 swoje gołębie na wspólny gołębnik i jego gołąb najlepszy osiągnął wynik 3,30. Także kolego, no ja bym tutaj nie krytykował jednak pana Wojciecha Kudyby, no bo kolega z nim przegrał na lotach konkursowych tutaj u mnie na wspólnym gołębniku. Bo jak się okazuje, gołąb kudyby 3,35, gołąb kolegi 3,30. Ludzie, kochani, naprawdę przestańmy się tutaj czarować, przekrzykiwać się, a ten mój to 8 latał, a ten mój 12, a ja na zegarek nie patrzę, latają od rana do wieczora. Kochani, ile gołębie latają, to się dowiemy na lotach konkursowych. Wtedy mamy oficjalne wyniki, i tutaj są to wyniki, które. Świadczą o, o, o tym, jakie osiągnięcia tego gołębie mają na koncie. Także zachęcam do udziału w lotach konkursowych, do rzetelnego obserwowania, tak? E, nie stoi nic na przeszkodzie, jeżeli mamy jakieś podejrzenie, że tam ktoś coś naciąga, aby tam po prostu, po prostu podjechać, przyjechać e, e, na lot konkursowy. Tutaj do mnie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby przyjechać i, 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 i pokibicować. Naprawdę e, nie widzę problemów. Koledzy, to ma być nasze hobby, które ma nas łączyć. A przestańmy się tutaj naprawdę kurczę obrażać. Ja, y, nagrywając film, y, w którym pokazałem wypowiedzi y, wspomnianych tajemniczych kolegów, którzy z czystej skromności nie chcą się nam przedstawić, y, zrobiłem to dlatego, że Tolerują oni fakt, że na ich grupach dochodzi, zresztą sami to robią, bo piszą o jakichś urojeniach, o jakichś psychicznych problemach, tak? Sami to robią w sposób krzywdzący. Dopuszczają do tego, że się innych krzywdzi, że mnie się nazywa Markiem Piździńskim. Naprawdę, nie pozwolę sobie na to i yy, pewnie będę reagował na przejawy takiego chamstwa, ale nie wiem, a może nie będę, bo może nie wiem, czy jest sens na to reagować, czy jest sens w ogóle reagować w takich sytuacjach. Natomiast moim celem jest informowanie rzetelne hodowców o działaniach, yy, które prowadzimy my. Zresztą zostałem nazwany przez tajemnicę pana te promotorem yy, gołębi zamojskich. Czuję się tym promotorem i staram się promować rzetelne rzeczy. Nie bajki, nie legendy, nie fikcje. Rzetelne rzeczy. Naprawdę jestem pełen szacunku dla kolegów, którzy odwiedzają starszych hodowców, którzy z nimi rozmawiają. Chciałbym się dowiedzieć konkretnych rzeczy od tych starszych hodowców. Naprawdę niech mi nikt nie mówi, że starsi hodowcy nie są w stanie nam powiedzieć, jakie cechy u Gołębi były ważne, które były pożądane. Naprawdę nie uwierzę w to, że nie patrzyli na co, na, na nic, że mógł być krótki, długi, pękaty, wysmukły, mieć podłużną, szczurzą głowę, czy ładny, okrągły łebek, czy mieć dziób o długości 3 cm, czy dziób o długości, nie wiem, 1,5 cm, tak? No, nie wiem, nie mówcie mi takich rzeczy. Na pewno ci hodowcy dobrze wiedzieli, czym się kierują, Wszyscy mówimy o tym smaku, o tym wyczuciu, i oni je mają. I na pewno je mają, i będziemy też o tym mówić w kolejnych odcinkach. Będę starał się też przedstawić wam moim widzom ostatnie zmiany wprowadzone do wzorca Rasy Zamojskiej. Koledzy strasznie krzyczą na ten wzorzec, krytykują go. Nawet go nigdy nie przeczytali pewnie, tak samo jak nie przeczytali tego regulaminu klasy sport, a już krzyczą, że, że my tutaj coś zmieniamy. Zmieniliśmy to koledzy dwa lata temu. Nie nadążacie, nie nadążacie. Zacznijcie czytać. Czytać regulaminy, czytać wzorce. Chciałem z kolegami na temat wzorca podyskutować, nie udało mi się. Yy, powiedziano mi, że muszę się nauczyć słuchać najpierw. No, no okej, okay, ja słucham, naprawdę słucham. Nie, ma, nie mam z tym problemów. Także będę się starał wyjaśnić, yy, pokazać, jakie zmiany zostały wprowadzone. I myślę, że te zmiany we wzorcu są spójne z tym, co mówią ci yy, panowie zapraszani do yy, rozmowy z kolegami, którzy mówią o historii, którzy mówią o tym, że liczył się gołąb na takiej niższej nóżce, który ma ładną postawę, który nie jest gołębiem takim krótkim, który nie stoi pionowo który ma ładną głowę, ładnie ułożony dzióbek. Ci ludzie to mówią. Często im koledzy nie pozwalają się rozwinąć, bo kiedy zaczynają o tym mówić, to jakoś tak dziwnie w czasie montażu pch, następuje cięcie. No okej, okay, naprawdę róbcie to koledzy w jaki sposób chcecie, to jest wasze dzieło. Yy, więc ja nie mam na to dzieło wpływu. Natomiast Myślę, że my w Polskim Związku nie depczemy historii. Wręcz odwrotnie, staramy się te pewne tradycyjne elementy, które już zostały utrwalone, zachować zadbać o to, aby ten gołąb, wypracowany przecież przez tych hodowców w poprzednich kilkudziesięciu latach, nie różnił się od tego Gołębia, który jest opisany we wzorcu Rasy zamojski. Naprawdę. Nam koledzy na ten rysunek tutaj patrzą nieprzychylnie. Jak to rysunek? Mógłby być może i lepszy. Nie wiem dlaczego nie przeszkadzał Wam poprzedni, poprzednia ilustracja do, do wzorca Rasy. Myślę, że była o wiele mniej udana niż ta obecna. Także spokojnie. Wzorzecz trzeba czytać ze zrozumieniem i wiedzieć do czego on służy. Także zapewniam wszystkich, nie zniszczy nikt hodowli gołębi zamojskich. Jest na Zamojszczyźnie, na Lubelszczyźnie rzesza hodowców, są setki pewnie hodowców hodujących te gołębie, które wspaniale latają, które pięknie wyglądają i które są różnorodne. W moim gołębniku też są bardzo różnorodne gołębie. Ja na wystawę mogę zabrać nieliczne z nich. I wiem to, i mi to nie przeszkadza. I po to, to w Polskim Związku zrobiliśmy standardy lotowe, żeby tą różnorodność uwzględnić, żeby te gołębie w lotach konkursowych mogły latać naprawdę różne. I ro robimy to, i latają naprawdę różne. Także spokojnie. Są inni hodowcy, którzy mają na przykład, nie wiem, 40 gołębi i mogą 30 z nich przywieźć na wystawę, postawić do klatki i będą to gołębie, będą, są, będą to gołębie takie, które mogą rywalizować o, o najlepsze pozycje na tej wystawie. I okej. Okay. Natomiast no, be, zwróćcie uwagę, wracając do tych sokołów, zniszczyć rasę, może to, że hodowcy nie będą organizować lotów konkursowych, nie będą ich trenować, yy, będą tylko opowiadać historię, ile to latały, jak to latają. Naprawdę kochani, okej, okay. yy, możecie sobie opowiadać yy, historię, a nie robić lotów konkursowych. Róbcie loty konkursowe, L róbcie loty konkursowe w klubach. Jak się nie podoba Wam klub w Polskim Związku, róbcie to w swoim gronie, nic nie stoi na przeszkodzie. Dbajcie o to, aby te gołębie jak najlepiej latały i zachowały te cechy, które nasi przodkowie wypracowali. My też to robimy. Organizujemy loty konkursowe i staramy się osiągać na nich solidne wyniki. I myślę, że w Polskim Związku są solidne wyniki. Są też loty konkursowe, które są bardzo kontrowersyjne. E, ubiegłoroczny e, lot e, z czasem 11 godzin. Zgadza się. Też e, uważam, że jest to kontrowersyjny wynik. Natomiast, jeżeli chcemy zadbać o rzetelność, organizujmy właśnie obserwacje z udziałem niezależnych obserwatorów, żeby to wszystko tutaj było na jak najlepszym poziomie. Zresztą, no, e, myślę, że e, zachęcam do tego. Filmujmy, pokazujmy przebieg lotu. Mamy telefony komórkowe, urządzenia, które na to pozwalają. Mnie dziwi fakt, że ktoś, kto sam z kolegami nagrywa filmy o Gołębiach Zamojskich, nie jest w stanie udokumentować swojego lotu konkursowego z tak wspaniałym wynikiem. Mnie to tylko dziwi i, i tyle. No i, i trudno, no szkoda, szkoda, bo ja chętnie bym zobaczył jakąś solidną relację z takiego lotu konkursowego. Sam takie relacje staram się robić. Staram się nagrywać, dokumentowywać treningi, loty konkursowe. Zakupiłem w tym celu też odpowiedni sprzęt pozwalający mi tutaj filmować gołębie w bardzo dużym zbliżeniu. No ale pomimo tego niektórzy koledzy twierdzą, że to jest na wysokości trzech topoli. <grym> no to... Okej. Okay. Ja ocenę rzetelności moich działań pozostawiam moim widzom. Także dziękuję serdecznie wszystkim, którzy ten kanał filmowy oglądają. Cieszę się, że jest nas tak liczne grono. Cieszę się, że działania Polskiego Związku przynoszą dobre rezultaty. Że na wystawie krajowej była bardzo liczna stawka Gołębi Zamojskich, bardzo liczna stawka Rostoczańskich, bardzo liczna stawka Orlików Lubelskich. To samo było w Zamościu. Że udało się zorganizować pierwszą wystawę klubową w ogólnopolskim klubie hodowców Gołębi zamojskich i innych raz wysokolotnych, że mogliśmy podziwiać zamojskie w kolekcjach. I super. I o to chodzi i zachęcam wszystkich hodowców tej raz, tych raz Gołębi, do zintensyfikowania swoich działań, do zintensyfikowania swoich działań, do włączenia się. W rywalizacje, w lotach konkursowych, w wystawach. Naprawdę na tym to powinno polegać. Że pokazujemy światu, innym hodowcom, że mamy wspaniałą, pięk... wspaniałe, piękne polskie rasy gołębi wysokolotnych. Że mamy zamojskie, że mamy rostoczeńskie wysokolotne, że mamy orliki lubelskie, że mamy polskiego tarczowego wysokolotnego. Cisza, nie widać, że mamy grzywacza polskiego, szkoda, nikt o nim nie mówi. Że mamy orliki wileńskie i inne rasy, których tutaj nazw teraz w tej chwili nie wymieniłem, które zostały wyhodowane jako gołębie wysokolotne. Działajmy w tym celu, żeby dorobek naszych przodków nie został zaprzepaszczony. I nie mówmy, że można tutaj za wszelką cenę. Ulepszać lotność tych gołębi i, i, i tam sobie różne krzyżówki robić, żeby one latały jak najdłużej. Myślę, że nie ma to sensu. Działajmy tak, aby pokazywać światu, że czysty rasowo gołąb zamojski, roztoczański wysokolotny, orlik lubelski, grzywacz polski, polski tarczowy wysokolotny, pięknie lata wysoko na niebie. I charakteryzuje się specyficznym dla tej rasy stylem lotu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a wszystkim kolegom biorącym udział w lotach konkursowych życzę teraz przede wszystkim udanego sezonu lęgowego, który się zbliża, nadchodzi wielkimi krokami, a potem wspaniałego sezonu lotowego, pięknej pogody żebyśmy mogli jak najwięcej lotów konkursowych zrobić i osiągnąć na nich jak najlepsze wyniki. A potem po tym sezonie spotkamy się na wystawach yy, i będziemy prezentować swój dorobek hodowlany. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Dobry lot. Hej. Cześć.